Dzisiaj zrobimy prawe sierpowe. Podobnie jak przy lewym sierpie, ręka początkowo idzie lekko w bok, do przodu. W kulminacyjnym momencie skręcam ją. Hop. Przeciągam. Tu jest mniej więcej uderzenie, kontakt z przeciwnikiem. Przeciągam. Łokieć wraca do tułowia. Podkręcam się. Praca nogi jest taka sama jak przy lewym sierpowym. Istotnym elementem jest, żeby na samym początku nauki ciosów sierpowych ewidentnie łokieć był na wysokości tutaj 90 stopni i łokieć na wysokości barku. Tutaj przed chwilą, jak pokazywałem szybciej skos, zagiąłem łokieć do dołu, czyli wyżyłem o tak. Jest to technika dla bardziej zaawansowanych, którzy już dobrze opanowali technikę sierpów. Natomiast na samym początku bardzo istotne jest to, jak w książce, tu, bardzo wysoko łokieć. Dlaczego? Bardzo często w tej technice i również lewą i prawą ręką ucieka nam łokieć albo do góry i bije tak, albo bije tak, o tak, próbuję, o tak, tak jest, jakbym bił otwartą dłonią. Początkowo prawy sierpowy można zacząć. Odchylam się do tyłu, kręcam tułów. Hop, 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 hop. Praca nogi może na samym początku, dla początkujących zostać bez ruchu, wpięte stopy. Bardziej zaawansowanie jest skręt. Tak? Tutaj różnica w sile, bez skrętu, ze skrętem pełnym. Kolega wolał, to chyba wystarczy.